Cześć, witajcie. Jeśli dobrze śledziliście informacje dotyczące Nexusa 7 przed jego wydaniem i pojawieniem się generalnie w Polsce, czy też przed ściągnięciem go ze Stanów czy z Anglii, jeśli macie go dużo wcześniej niż ja, to słyszeliście o tym, że no, byliście przygotowani właściwie na to, że Nexus 7 posiada tylko tak zwana front-facing kamera, czyli tylko do kamery, do wideo rozmów, do hangoutów i tak dalej. Nie ma kamery typowo do robienia zdjęć. Ba, nawet zabrakło opcji, żebyśmy mogli nagrywać sobie filmy, czy też robić zdjęcia tą kamerą. Na szczęście w Google Play pojawiła się taka aplikacja, która nazywa się Camera Launcher for Nexus 7. Ta aplikacja, Modako, tu jest producent, umożliwia nam właśnie używanie przedniej kamery jako aparatu do robienia zdjęć czy nagrywania filmów. I tutaj mam wyciągnięty właśnie do niej skrót. I muszę wam, tak tutaj widzicie, jakość tego no nie jest jakaś porażająca. Widzicie, ziarnistość jest naprawdę spora. Tym bardziej, no trochę ciemno tutaj jest, więc jak widzicie, no o, można zobaczyć palce. Nie wiem, czy to będzie tutaj. O. No dobra, o czym chciałem wam powiedzieć przede wszystkim. O, teraz widzicie przynajmniej, czym nagrywam. To jest Nikon D90. W każdym razie, to chciałem wam jeszcze powiedzieć. Problemem tej kamery jest to, że ona nagrywa tylko jako kamera 1,3 megapiksela. Ona ma chyba tam, nie wiem, 320, 240. Albo coś ten deseń. Żeby odblokować możliwość nagrywania w 720, czyli w tym HD pierwszym, tym podstawowym, to musicie zrutować urządzenie, czego no ja akurat nie robię, tak jak wspominałem o tym na początku. W każdym razie jest taka możliwość i jakość tego wideo jest zdecydowanie lepsza, przepraszam. No ja niestety nie mam możliwości sprawdzenia tego, znaczy no mam możliwość, tak, tylko że nie chcę tego robić z tych swoich powodów. Zobaczmy, czy możemy te zdjęcia tutaj, o. O, zdjęcia są robione szybko, ale to już jest chyba zaleta Jelly Bean bardziej niż samego Nexusa, bo no widzicie, jakość tego zdjęcia, tak, czyli aparatu, który tutaj robiliśmy. Widzicie, że jest to bardzo poszczepione. Sama jakość matrycy nie jest jakaś tragiczna, tak? Skoro obsługuje 720, to znaczy, że technicznie i parametry, i sensor, i optyka jest w stanie to obsłużyć. Po prostu nie zostało to zaimplementowane w oprogramowaniu. Oczywiście odblokowali to i tak jak mówię, możecie, jeśli macie zrutowane urządzenie, możecie sobie odblokować i tą możliwość nagrywania 720p uaktywnić, tak? Jeśli macie tak to właśnie zrutowane urządzenie i ustawione te lepsze jakość tych wideo i zdjęć, to dajcie znać i dać jakiegoś linka, bo szczerze powiedziawszy bardzo chętnie bym zobaczył, jaka jest różnica przed i po. No ja z racji tego, że nie mam zamiaru rutować swojego urządzenia, no nie jestem w stanie tego sprawdzić. Czekam na wasze komentarze. Dzięki bardzo. Cześć.